Siema wszystkim, witam na kanale Real Progress. Dzisiaj kolejny materiał, ale materiał nie jest związany stricte z tym, z czym wcześniej, że tak powiem. Tylko będziemy sobie dzisiaj mówić o peptydach. Może nie tyle co o peptydach, co bardziej o melanotanie. Dlaczego o tym? Ponieważ jest bardzo wiele pytań, ja dostaję również bardzo dużo zapytań odnośnie tego środka, jak to brać, jak to dawkować itd., itd., bo nie ma takich informacji kompletnie w internecie. Oczywiście ja jakiś czas temu, może rok, może dwa lata temu patrzyłem, szukałem informacji na forach internetowych, tylko z ciekawości, żeby zobaczyć, czy jednak dobrze to stosuję, czy jest to używane poprawnie przeze mnie, ale pomyślałem sobie, że skoro takich informacji nie ma, skoro wiele osób mówi, że zrobić tak i tak, to ja po prostu podzielę się z Wami tym, jak robię to ja, jak robiłem to zawsze ja, a robiłem to wiele razy. Nie ma tutaj żadnej tajemnicy. Wiele, może nie jest to, powiedzmy 20 razy nie używałem tego peptydu, ale miałem styczność z tym środkiem, z tym peptydem od roku 2000 bodajże 19 i zawsze na jakichś wakacjach czy gdzieś, może nie zawsze, ale często używałem, jeżeli chodzi o opaleniznę. Wiele osób właśnie zadaje tutaj pytanie pierwsze, czyli zaczniemy sobie od mitów. Czy to prawda, że biorąc melanotan opalimy się nawet bez słońca, bez solarium czy bez słońca? Jest taki sezon, a nie inny. Wszyscy będą zaraz ruszać gdziekolwiek, żeby się opalić, ponieważ jest lato. Ale tutaj muszę większość osób zasmucić, że na pewno nikt z Was, przynajmniej większość, powiem tak, 90% nie otrzyma takiego efektu, jakiego oczekuje poprzez same stosowanie peptydu. Wiele osób mówi, że sprawdza się to po prostu, sprawdza się ten peptyd również bez solarium czy bez słońca, ale no jakby mogę śmiało tutaj stwierdzić, że jesteśmy bardziej na pewno czerwoni, bardziej taki mamy może kolor, ale nie jest to stricte opalenizna i na pewno tutaj konieczne jest solarium lub opalanie się po prostu na zewnątrz. Ale tutaj kolejna rzecz. Jak ktoś mnie pyta, po prostu w ten sposób będę mówił, jak komuś odpowiadam. Kiedy ktoś mnie pyta, czy często trzeba się opalać, czy lepiej słońce, czy solarium, to ja zawsze mówię w ten sam sposób, że nigdy nie uzyskamy takiej opalenizny mimo melanotanu na solarium jak na słońcu. Tak naprawdę patrząc po swoich doświadczeniach, wiele razy było tak, że chodziłem na solarium, przypuśćmy nawet dwa razy, trzy razy w tygodniu i efekt był, już tak powiem, był ten efekt, tylko że jestem takim troszkę freakiem, jeżeli chodzi o opalanie i zawsze lubię być opalony i zawsze wszyscy kojarzą mnie, że ogólnie jestem taki trochę ciapowaty, mam na myśli tutaj karnację, nie, że jakaś taka ciapa. Właśnie każdy jakby kojarzy, że jednak ja jestem taki mocniej opalony, no i taka jest prawda. Nie jest to może stricte i tyle co opalenizna, ale może też karnacja. Natomiast ja zauważyłem, że chodząc dwa czy trzy razy w tygodniu na solarium i nawet po takich dwóch czy trzech tygodniach, ta opalenizna jest, ale nie jest, że tak powiem, jakaś nad wyraz. Nie wiadomo, może mi się wydaje, ale porównując to na przykład do okresu, kiedy jestem powiedzmy na wakacjach i przez 4 dni czy przez 5 dni, czy leżę na słońcu, czy po prostu mam styczność z tym słońcem, to ta opalenizna jest o wiele lepsza. Nawet po jednym dniu, czy po dwóch dniach mamy już opaleniznę na pewno taką, która nas zadowoli i na pewno jesteśmy bardzo ciemni. Fajnie to wygląda, ale też oczywiście zależy to wszystko od dawki oraz jak wiele przyjęliśmy oraz czy przyjmujemy w trakcie opalania przed bądź po melanotan, ale zaraz o tym tutaj powiem, jak to robić. Natomiast jeden lubi być opalony, ładnie, podkreślę, że wszystko było podkreślone, inni wolą być opaleni bardzo mocno. Ja należę do tych osób, którzy po prostu chcą być opaleni, ale bez przesady, ponieważ też tego nie potrzebuję. Ale jak to robić? Jak dawkować melanotan? Kiedy zacząć się opalać? I jak zrobić, żeby efekt ten był najlepszy? Tak jak wcześniej wspomniałem, ja tutaj bazuję sam na własnym doświadczeniu, jak robiłem to ja, więc tak, u mnie zawsze to wygląda identycznie. Jeżeli mamy w ampułce, przypuśćmy, 10 mg melanotanu, zawsze rozrabiam sobie melanotan tutaj na całą insulinówkę, czyli 10 mg na mililitr. Na insulinówce przeważnie wychodzą to 4 kreseczki, bo niektórzy też pytają o kreski, jak to wygląda, ale 4 kreseczki dają na miligram, więc pół miligrama to będą dwie kreski. Ja za pierwszym razem zawsze używam przez pierwsze 2 czy 3 dni
około właśnie 0,5 mg, tylko dlatego, że efekty uboczne również są jakby mocno odczuwane przeze mnie, o których też zaraz powiem, ale do sedna jeszcze raz. 0,5 mg przez 3 dni, 2-3 dni, później możemy spróbować miligrama i kiedy używać ten melanoton i kiedy zacząć się opalać. Ja osobiście dopiero opalam się po tych 3 dniach, tak? Czyli 3 dni, załóżmy po 0,5 mg melanotanu, czyli po dwie kreseczki i później dopiero uderzę na solarium, ewentualnie na słońce, zależy jaka jest pora roku. I wtedy zawsze używam melanotan w dawce 1 mg. Trzeba wziąć pod uwagę, że też jestem dość ciężki. 1 mg przed opalaniem, czyli po prostu przeważnie wychodząc na siłownię, lecę się opalać. Troszkę wcześniej sobie wyjeżdżam, więc opalam się przed treningiem. W domu jeszcze wrzucam sobie miligram melanotanu, lecę na solarium i bezpośrednio właśnie po takim, że tak powiem, szociku lecę na solarium. Na pewno opalanie, kiedy przyjmuję melanotan, nie musi być tak długie jak normalnie, tak? Czyli normalnie, jeżeli ktoś opala się przez 10 minut, to tutaj wystarczy nam, przypuśćmy, 6 minut, tak? Nikogo tutaj nie będę uczył kompletnie korzystania z solarium. Daję tylko przykład, że potrzebna jest nam nawet połowa tego czasu, jaki normalnie musielibyśmy poświęcić. No i jak to wygląda? Na pewno ja zawsze mówię, że melanoton najlepiej, kiedy używamy melanotonu, najlepiej jest się troszkę przypalić, tak? Czyli kiedy jesteśmy tacy bardziej czerwieni, tacy, można powiedzieć, tacy troszkę zjarani tym słońcem, czy tam tymi lampami i ten efekt będzie na pewno lepszy. Wiele osób może mieć mdłości po przyjęciu melanotanu, może być bardzo mocno gorąco w twarz, jakby ktoś tam, nie wiem, zapalniczką tutaj jeździł po prostu przy twarzy, ale po 20-30 minutach to mija, są też nudności, może troszkę tak zbierać na wymioty, że tak powiem. Dlatego przez pierwsze 2 czy 3 dni, kiedy biorę te 0,5 mg, zawsze tutaj proponowałbym wszystkim wrzucać to na noc przed snem, czyli jak stricte już idziemy do łóżka, to wtedy właśnie wrzucić sobie ten melanotan. Ale tak właśnie już po tych 3 dniach powinny te nudności troszkę przejść, powinno być troszkę lepiej. Ewentualnie już będziemy wiedzieć, co nas czeka, że tak to nazwę, i będziemy wiedzieli, że to jest na pewno tego. No więc tak, wracając do tematu, wrzucamy sobie miligram, lecimy sobie na solarium, wrzucamy sobie ile tam chcemy, każdy tam indywidualnie, ale na pewno nie musi to trwać tak długo. Jak zrobiłbym to ja? Aby wykorzystać ten potencjał, że tak powiem, tego środka, tego melanotanu, no to na pewno nie opalałbym się tutaj, że raz w tygodniu i tak dalej. Tak jak wcześniej wspomniałem, nawet 2 czy 3 razy w tygodniu, nawet kiedy jesteśmy lekko przepaleni, można znów pójść na te solarium. A dlaczego? Na pewno dlatego, że efekt ten będzie lepszy i nie będziemy tak spaleni, jakbyśmy byli normalnie spaleni, tak? Nabierzemy tego koloru, nabieramy tego koloru i nasza karnacja jest po prostu, nasza opalenizna jest ciemniejsza, bardziej brązowa i nie wyglądamy po prostu, jak powiem, tak jak jakaś świnka Pepe czy tam Pepa, że jesteśmy cali czerwieni, czerwoni i tak dalej, tylko po prostu ładnie nam tutaj pojawia się kolor brązowy i tak dalej, nie? Więc wracając jeszcze raz, sorki, że tak chaotycznie, ale godzina tak naprawdę jest 24, ale nie wyrobię się w ciągu dnia, żeby coś nagrać, a wypadałoby, a chciałem ten temat poruszyć, bo jest naprawdę dużo pytań teraz o to. Więc tak, pierwsze 3 dni 0,5 mg, każdy kolejny dzień miligram i powiedzmy poniedziałek, wtorek, środa 0,5 mg, w czwartek lecimy na solarium, rzucamy sobie miligram, piątek robimy 100 pod tego solarium, ale znów rzucamy na noc miligram, w sobotę bądź niedzielę znów rzucamy sobie ten miligram, przypuśćmy w sobotę, a w niedzielę znów lecimy na solarium i też przez solarium rzucamy miligram tego środka. Po takiej dawce, po takim tygodniu, że tak powiem, tutaj wyjdzie nam 3 dni po 0,5 mg, czyli półtorej i 4 całe, czyli 5,5 mg melanotanu, na pewno jesteśmy na tyle nasyceni, że tak powiem, tym peptydem, że jesteśmy już w stanie opalić się tutaj na fajny kolor i wtedy już wrzucamy tylko melanotan. Przynajmniej ja tak robię, wrzucam wtedy tylko melanotan przed opalaniem, czyli przypuśćmy, w niedzielę się opalałem, kolejny raz idę się opalić, powiedzmy, czy na zewnątrz, czy solarium, tak jak powiedziałem, wtorek bądź środa i tylko wtedy wrzucam już ten melanotan, tak? Czyli nie wrzucam już na noc, tylko wrzucam bezpośrednio przed solarium i później kolejny raz znów, jeżeli jestem już zadowolony z koloru, to idę na solarium tylko raz, przypuśćmy, na 2 bądź na 3 tygodnie i wtedy też wrzucam ten miligram. Czyli właśnie, jak zrobić tutaj, aby podtrzymać tą naszą opaleniznę? Jeżeli jesteśmy już opaleni tak, jak nam się podoba, tak jakbyśmy chcieli być opaleni, to ta opalenizna na pewno bardzo długo będzie się trzymała. Przynajmniej u mnie zawsze trzyma się bardzo długo, ja przeważnie jestem przez cały rok opalony,
I to czy biorę melanotan, czy nie, więc tutaj mam łatwiej, że tak powiem, bo mnie nie ma problemu z tym opalaniem, zawsze chodzę naprawdę ciemny. Ale jeżeli miałem tutaj komuś doradzać, to na pewno powinniśmy zrobić w ten sposób. Skończyliśmy się opalać, podoba nam się, widzimy, że trochę z nas schodzi ta opalenizna. Minęły 2 tygodnie bądź 3, wbijamy sobie miligram, lecimy na solarium, przypuśćmy na 10-12 minut, czy kładziemy się na słońcu gdzieś na plaży i normalnie się tutaj opalamy. I na pewno w ten sposób możemy robić przez cały rok nawet. Chociaż na pewno tego kolorku troszkę możemy stracić, ale wtedy znów miligram, miligram, solarium i lecimy. Niektórzy powiedzą, że dawki duże. Ja mówię tutaj o dawkach takich, że tak powiem, swoich. Zawsze każdemu zalecam tutaj pół miligrama. Miligram to już jest takie maks, że tak powiem. Ale nawet niektóre, że tak powiem, koleżanki naprawdę też stosowały jakby, że tak powiem, tutaj moje wskazówki, stosowały się do moich wskazówek. I również kobiety leciały tutaj sobie miligram i nie było żadnego problemu. Niektóre miały nudności, niektóre mówiły, że nic nie czują, nie ma nic tutaj, nic nie pali po twarzy, nie ma jakiejś mdłości i tak dalej. Z czego można się tylko cieszyć. Ja pamiętam, że kiedyś też tak nie miałem i nie było takich problemów, ale później one się pojawiły, nie? Więc również kobiety tutaj stosowały do miligrama, ale no, tak na zdrowy rozsądek to polecą tutaj pół miligrama maksymalnie. I na pewno to też zrobi robotę. Co więcej, mity na temat melanotanu. Tak jak powiedziałem, nie opalimy się na pewno bez słońca i bez solarium. Kolejna rzecz. Jest teraz bardzo wiele tutaj środków tego typu na rynku. Tak? Te peptydy zrobiły się teraz bardzo modne. Jest masa firm, całe, że tak powiem, story na Instagramie jest zawalone tymi wszystkimi reklamami peptydów i tak dalej, no bo można to dostać legalnie, bez żadnego problemu. Ale nie mam pojęcia, jak działają te środki, jeżeli chodzi o te wszystkie firmy. Nie będę ich wymieniał, nie będę ich negował, broń Boże, ale nie mam pojęcia, jak to działa, ponieważ zawsze stosowałem firmy takie, że tak powiem, klasyczne, takie bardziej już sprawdzone i te firmy zawsze się sprawdzały i zawsze robiły robotę i zawsze to stężenie było mocne, działało tak, jak należy, ale co do takich firm, nie wiem, może dawka powinna być większa, nie mam pojęcia. Ja mówię, że te wszystkie sprawdzone, które ja brałem, naprawdę były w porządku i wystarczyła taka dawka. Natomiast też nie radzę sugerować tutaj tym, że powinno nas coś, tak jak mówię, te skutki uboczne powinno nas tutaj mdlić, powinniśmy tutaj źle się czuć i wtedy to jest melanotan. Na pewno nie. Na pewno nie warto się tym sugerować, ale po jakimś czasie na pewno zauważycie, czy jest to, że tak powiem, dobrej jakości produkt, czy nie, ponieważ będzie to widać. Kolejnym skutkiem ubocznym na pewno, jeżeli chodzi o melanotan, jest, tutaj powiedziałem o mitach, teraz mówię o skutkach ubocznych, ale mówię dalej. Skutkiem ubocznym dość istotnym są pieprzyki. Wiele osób ma pieprzyki, jeżeli chodzi o melanotan. Niektórzy mają ich na tyle dużo, że wygląda to, rzuca się to po prostu w oczy i niektórym to przeszkadza. Ja natomiast nie mam problemu, jeżeli chodzi o takie pieprzyki. Widzę, że jest ich więcej i nawet po 2 czy 3 dniach one zaczynają się pojawiać. Gdzieś tu jakiś pieprzyk, gdzieś tutaj mały, gdzieś pamiętam, tutaj mam pod nosem jakiś mały pieprzyk, zawsze po melanotanie. Ale nie wiem, czy ma to każdy. Wiele osób zauważa ten, że tak powiem, ten skutek uboczny, jeżeli można tak nazwać. I ludzie skarżą się właśnie na te pieprzyki. Te pieprzyki oczywiście później znikają, nie ma ich, więc to oczywiście znika. I co więcej skutków ubocznych? Na pewno to, że nie polecałbym tego dla osób, które, że tak powiem, są, nie wiem, czy blondynami, czy szatynami. Nie jestem tutaj, nie chcę tego określać, jak jakaś wizażystka, co i jak powinniśmy robić, ale wydaje mi się, widać to. Niektórzy po melanotanie wyglądają po prostu, jakby to powiedzieć, jakby mieli żółtaczkę, jakby byli po prostu brudni, że tak powiem już kolokwialnie. Niektórzy wyglądają tragicznie po tym, niektórzy wyglądają jakby tutaj jakiś blond, powiedzmy, czy ciemny nawet blond, brwi są takie jasne. Wygląda to słabo, a karnacja jest taka ciemna. Możecie sobie wyobrazić, że blondyn jakby nagle robi jakiegoś tam, opala się albo nadkładzie na siebie bronzer. No dziwnie to wygląda, więc naprawdę tutaj radziłbym się zastanowić, ewentualnie nie przesadzać, bo wiem, że wielu i facetów, i kobiet ma tutaj przesadne podejście, jeżeli chodzi o opalanie i dla większości osób wydaje się, że są jeszcze nadal nieopalone zbyt mocno i przesadzają, później wyglądają jakby naprawdę się w czymś poprali, nie? Co więcej mogę powiedzieć? Jak dawkować? Powiedziałem, czyli jeszcze raz. Pół miligrama, nie opalamy się, później miligram i się opalamy, miligram, 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 czy się opalamy, czy nie. I po takim tygodniu wrzucamy sobie tylko przed opalaniem 1 miligram i tak to sobie podtrzymujemy. Mity, czyli właśnie to, że się opalimy bez żadnego wspomagania słonecznego, to już również powiedziałem. Dawkowanie,
Co więcej, skutki uboczne, więcej takich skutków ubocznych chyba nie ma. A wiem, na pewno u niektórych mogą pojawić się przebarwienia. Również przebarwienia się pojawiają u niektórych. Są tutaj na myśli. Jesteśmy cali opaleni, nagle jest jakaś taka plamka. Tu jest jakaś plamka, tu jest coś i takie, no tak słabo to wygląda. A tym bardziej, jeżeli ktoś się spali do takiego momentu, że ta skóra będzie aż tutaj, że tak powiem, schodzić, to wtedy już naprawdę widać to dość mocno, bo jesteśmy opaleni i normalnie jakby płat nam odpadł brązowy, jesteśmy tutaj biali. Więc tutaj mocno to widać. I chyba w sumie wydaje mi się, że tyle. Dlaczego nagrałem ten materiał? Nagrałem ten materiał, ponieważ mam wiele pytań na siłowni, mam wiele pytań od znajomych. Maciek, jak ty brałeś to, jak ty brałeś tamto? Ja wiem, że ty jesteś opalony, wiem, że musiałeś to brać. Dlatego nagrywam. I wszystkich znajomych, i wszystkie osoby będę kierował do tego materiału. I może dla niektórych się przyda, tak? No jest teraz taki, a nie inny sezon. Wiem, że to zrobiło się modne, zrobiło się to bardzo, że tak powiem, dostępne. Więc na pewno wiele osób będzie z tego korzystać. Ja, tak jak wspomniałem, proponuję od siebie, jak ja bym to robił. Każdy może zrobić to oczywiście inaczej, może ktoś ma inne doświadczenia, ale ja, jakby, że tak powiem, nigdy nie jestem święcie przekonany do tego, co mówię, ale akurat co do tego mogę powiedzieć, wiem, że dużo, wiem, że wiele i wiem, że się to sprawdziło naprawdę na wielu osobach i na mnie i zawsze w ten sam sposób to robiłem. Co więcej, subskrybujcie, lajkujcie. Kolejny materiał na pewno już będzie z innej serii, ale oczywiście, jeżeli byście mieli jakieś sugestie co do materiałów, to jak zawsze można tutaj pisać w komentarzach i oczywiście nagramy. Wiem, że wiele osób chciało tutaj materiał odnośnie odbloku. Na pewno taki materiał się pojawi. Możliwe, że już po weekendzie. Więc co? Subskrybujcie, lajkujcie, dajcie znać, czy spróbowaliście, czy było warto używać, że tak powiem, tych peptydów tego typu. No i tyle. Bez przedłużania. Do następnego materiału. Dziękuję. Hejka.